Dobre, co? Mhm, kapitalne. Łowcy budyniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor Fejkiel, a to są Łowcy Budyniu. Jest ze mną Ania Maciejczyk, piosenkarka, songwriterka z debiutanckim albumem Śnienie, znana głównie pod pseudonimem Ania Sama. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Na sam początek takie pytanie, za co najbardziej cenisz swoją twórczość? Oj, chyba za autentyczność. Bardzo mocno dbam o to, żeby te rzeczy, które piszę, były takie z serca i no i żeby przedstawiały jakieś historie. Czasami prawdziwe, czasami zasłyszane od kogoś, ale cały czas autentyczne. To chyba to. A co twoją muzykę cechuje? Bo właśnie chciałabyś, żeby ta autentyczność była takim twoim znakiem rozpoznawczym? Myślę, że tak, tak. To jest... to jest bardzo ważne dla mnie i myślę, że właśnie ta autentyczność chyba mnie najbardziej przekonuje też, jak ja słucham kogoś. Często słyszę się różne osoby i czujesz, że to jest produkt, a nie czujesz tego, że faktycznie ktoś opisuje coś, co przeżył sam, albo przynajmniej próbował się w jakąś sytuację gdzieś tam wtłoczyć i ją opisać. Tylko no wiele osób robi jednak rzeczy tylko po to, żeby to w jakiś sposób opakować i sprzedać, a mi chyba nie o to chodzi. No ta autentyczność to jest jak najbardziej coś, co chciałabym, żeby się ze mną kojarzyło. Mhm. Dobrze, tutaj użyłaś tego słowa produktu, co rzeczywiście teraz może powiedzieć, że cechuje większość artystów, których słuchamy na co dzień. W jaki sposób odnajdujesz się w tym świecie właśnie tego produktu, tworząc tą autentyczność? No różnie. Czasami jest tak, że się wkurzam, bo wiem, że mam coś ciekawego i wartościowego do podania komuś, a streamy promują coś innego zupełnie. Ale wiesz co, wierzę, że taka autentyczność, ona krok po kroczku zdobywa ludzi wokół siebie i widzę to bardzo na koncertach, że jak gram swoje piosenki i próbuję tę historię opowiadać, to ludzi to przekonuje i mimo wszystko byłoby to kuszące, żeby choć byłoby to kuszące, żeby faktycznie pójść w tą produktowość, to chyba nigdy tego nie zrobię, bo tak nie umiem po prostu. Także jakoś pod wiatr, ale idziemy dalej. Jesteś właśnie songwriterką i twarzą, powiedzmy, twoich piosenek, które wychodzą, ale wiem, że nie zajmujesz też się stricte produkcją tych utworów, ale czy jesteś ich kompozytorką i ta muzyka czysto muzycznie, ta melodia też płynie prosto z ciebie i to jest też takie odzwierciedlenie tego, co czujesz w środku? Przede wszystkim, no, ja jestem autorką tekstów i melodii. Jeśli chodzi o kompozycję, to częściowo jestem też ich autorką, ale nie mam niestety wykształcenia muzycznego żadnego. I staram się, żeby to poszło w ręce takich osób, które się na tym znają i też na moim albumie takie osoby w osobach producenta właśnie zaistniały. I to i Patrick Depan, i bracia Sarapata, czyli krakowski mocny skład, Szymon Piotrowski, Hyperson, jeszcze taki Bartek Brzeziński. No i oni myślę, że całkiem dobrze to zrobili i przelali to, co ja miałam w głowie i w sercu na muzykę. I cieszę się, bo z takich spotkań zawsze wychodzi coś wartościowego, bo to jest zderzenie jakichś takich różnych wrażliwości i później takie fajne dzieci z tego muzyczne wychodzą. A czy większość twoich utworów, które potem możemy usłyszeć, to produkujesz jakby... Okej. Okay. Mhm. Tworzysz sama w domu, czy raczej gdzieś tam ta współpraca już na takim poziomie czysto wymyślenia z tym producentem się odbywa? Na płycie bywało to różnie. Czasami przychodziłam już z gotowym pomysłem na zasadzie jakieś bardzo podstawowe akordy i
i tekst i mówiłam, proszę, zróbmy coś z tym. I czasami to się odbywało właśnie tak, że już większość było gotowe, w sensie taki szkielet i aranżacja była robiona przez wspólnie, a czasami to w ogóle z Szymonem Piotrowskim na przykład dużo numerów wyprodukowaliśmy, które właściwie powstały tam już u niego w studiu od... Nie od A do Z, ale może od C do Z. Także, że miałam jakiś taki pomysł i wspólnie to robiliśmy. Ale tak, faktycznie odkąd płyta wyszła, no to tych utworów powstało. Jeszcze nie są wydane, ale już powoli się do tego przymierzam i ten proces kreatywny trochę inaczej już wygląda. Teraz raczej siadam sobie sama w pokoju i raz, że piszę te historie, spisuję. Dwa, że próbuję to komponować. I mam świetnego gitarzystę Jarka Jurkiewicza, który pomaga mi w kompozycjach, ale też aranżuje to. I teraz ten proces trochę inaczej wygląda też nawet przy... bo już powstało kilka takich nagranych rzeczy i on to trochę inaczej wyglądało na zasadzie, że właśnie on był autorem aranżacji, później graliśmy w ogóle te numery już na koncertach z całym składem i dopiero wtedy zostały nagrane, czyli były sprawdzone gdzieś tam już w akcji i dopiero były nagrywane, więc jakby odwrotnie niż płyta. Aniu, od których artystów czerpiesz najwięcej inspiracji? Od różnych. To jest najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać, bo nie ma dobrej odpowiedzi nigdy i właściwie to często pojawia się odpowiedź od wielu różnych, ale to może powiem, od kogo ostatnio bardzo mocno czerpię. Mam wrażenie, że mocno na mnie ostatnio wpłynęły na przykład Rosalia, taka, ona jest chyba Hiszpanką, wydała album, który jest mega nowoczesny w brzmieniu i wokal jest po prostu czymś kosmicznym, niesamowitym. I to są w większości takie piosenki miłosne, no nie? I kiedyś miałam taki moment, jak jej słuchałam już po raz kolejny tego albumu, że wyobraziłam sobie, że ona po prostu siedzi tak samo przy tym pianinku i sobie to komponuje, a potem idzie do studia i pokazuje to temu producentowi, z którym to robiła i on to wszystko po prostu też zniekształca, co też mi się bardzo podoba i mam mocne zakusy na to, żeby coś takiego zrobić w przyszłości. Oczywiście też w swoim stylu. Więc to mnie mocno gdzieś tam inspiruje i też bardzo lubię, fascynuje mnie w ogóle głos ludzki. To, w jaki sposób można przekazać jakąś wiadomość w piosence, przekazać tekst. Można to zrobić, jakby jest wiele warstw, które można swoim głosem oddać i no to jest coś takiego, co jest niesamowite dla mnie, jak inaczej można brzmieć i jak wiele takiej, jakby to nazwać, ekspresji można wykaraskać z takiego właściwie małego instrumentu, jakim są struny głosowe, także to jest super inspirujące. Czasami właśnie wystarczy, nie wiem, czyjś głos, żeby mnie zainspirował. Także, Rzeczywiście wszystkim, którzy chcą usłyszeć popów takiej nowoczesnej wersji, to album Otomami tej Rosalii naprawdę jest, no nie wiem, czy nie jednym z takich najlepszych przykładów, bo też ta różnorodność. No, wszystkim serdecznie polecamy. No właśnie, bo jesteś też songwriterką i czy gdzieś tam właśnie te inspiracje tekstowo ci się też nakrywają z tymi melodiami? Czyli na przykład załóżmy, że zostając przy tej Rosalii, że gdzieś tam ta inspiracja rzeczywiście jakoś w większym stopniu wystąpiła w twoich utworach, to czy wnikasz też dość głębiej w to, o czym ona pisze i starasz się też w taki sposób przekazywać swoich emocji, czy raczej co do tekstów, to wygląda u ciebie trochę inaczej?
Zazwyczaj w ogóle z piosenkami zagranicznymi, w sensie nie po polsku, jest taka śmieszna u mnie sprawa, że często słucham, co oni chcą powiedzieć ale nigdy nie wchodzę na, powiedzmy, tam jakąś stronę ze spisanym tym tekstem i nie czytam tego. Ale bardzo mnie często inspirują pojedyncze jakieś zwroty albo słowa. I ostatnio tak było, słuchałam sobie Lana Del Rey i tam był jakiś, chyba w tym singlu, który miał taki super wypaśny teledysk, nie pamiętam, Over coś tam. Kurczę, nie pamiętam jaki tego tytułu, natomiast tam było coś takiego, że I'm not mad, I'm just a stranger, czyli po prostu, że jestem obca. I muszę przyznać, że ukradłam to sformułowanie w swojej piosence, jednej z tych nowych piosenek, które napisałam. Będzie to fajny funkowy numer. I po prostu zainspirowało mnie to, że samo to sformułowanie i sam ten stan bycia obcym dla kogoś, nie? Że poznajesz kogoś, potem jesteś z kimś, rozchodzicie się i po kilku latach jesteście dla siebie obcy. I to było takie wow. Więc jeśli chodzi o warstwę tekstową w zagranicznych mniej, to właśnie czasami takie inspiracje mnie się czepiają. Natomiast jeśli chodzi o polskie teksty, to bardzo zwracam na to uwagę, bo naprawdę to jest sztuka napisać dobry tekst po polsku, taki, który pasuje ci do muzyki, bo czasami po prostu muzyka niesie ze sobą taką energię, która wymusza na tobie dany temat. Na przykład, czy słyszałbyś do piosenki, nie wiem, Edyty Bartosiewicz, Sen, inny tekst? Tam jest tak bardzo, tak dużo tej rozpaczy, że tam nie, w tych akordach, w tej muzie, że tam nie ma możliwości, żeby było coś innego. A też zwracam bardzo mocno uwagę na tekst ze względu na to, że ostatnio też miałam okazję podszlifować te swoje umiejętności. Byłam na takim fajnym kampie, który się nazywa Tekstmisja, organizowanym przez ZAIX. I tam jest 4 mentorów, którzy są naprawdę świetnymi polskimi tekściarzami dla wielu artystów piszącymi, między innymi też dla Sanach, czy dla Demono, dla Sylwii Grzeszczak. Takie raczej radiowe tam klimaty, natomiast nie umniejsza to zupełnie wagi tym osobom, wręcz nawet dodaje. No i tam też mogłam bardzo mocno wniknąć w ten temat i podszlifować. I przyznam szczerze, że teraz właściwie bardziej niż na muzyce skupiam się chyba na tych tekstach, żeby one były przejmujące. No bo piosenkę się pamięta ze względu na tekst właściwie. Można się super bawić przy czymś, ale za 10 lat, czy tam za 7, będziesz pamiętał tylko to, co ktoś ci powiedział w tej piosence, a nie jej melodię. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz za dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję.